Kiedy spotykaliśmy się tutaj z panem profesorem Nowakiem ostatnio, nastroje były bojowe, przedwyborcze, z dużą dozą pesymizmu, obaw o przyszłość Polski. Dziś nie tylko jesteśmy po pierwszych wygranych wyborach, ale okazuje się, że być może ktoś tam na górze czyta listy profesora Nowaka, bo te postulaty się spełniają. I co do rzucenia na szale wszystkich sił w tych wyborach, i co do opodatkowania działaczy Prawa i Sprawiedliwości, bo są takie przecieki, że już w ostatnich tygodniach kapelusz chodził po działaczach, bo już bywało, że brakowało. No i pojawiają się głosy, że może i premierem zostanie ktoś z młodszego pokolenia. No i po to mamy intelektualistów, by przewidywali to, czego my nie widzimy, co nam się wydaje oburzające, a potem oczywiste. Dzisiaj skupimy się na sprawach zewnętrznych, nie na Polsce od jej wnętrza, tylko na Polsce w kontekście zagranicznym. Profesor Andrzej Nowak, nie wiadomo kiedy ten czas znajdując, napisał kolejną znakomitą książkę o tym, jak głównie w 1920 roku, ale nie tylko, Zachód odwrócił się plecami do Polski w czasie zmagań z bolszewikami, a zwłaszcza anglosasi lekceważąco potraktowali Warszawę. Pierwsza zdrada Zachodu, książka o epismencie, jest tematem bardzo aktualnym, bo i dziś stajemy się państwem frontowym i pojawiają się podobne dylematy. A motyw zdrady Polski, zdrady przez Zachód w naszych dziejach, zwłaszcza w ostatnim stuleciu, pojawiał się dosyć często. Panie profesorze, zacznę może od pytania, pozując się na realistę politycznego, czy o polityce warto mówić w kategoriach zdrady? Czy nie jest to moralizatorstwo? Czy mówi się o relacjach między państwami w kategoriach jakiegoś poczucia obowiązku, lojalności, zdrady, czy po prostu z perspektywy interesów nie powinniśmy o tym rozmawiać? Czy nie jest tak, że Polski nie zdradzono, bo po prostu była słaba, Zachód nie miał interesu, by jej pomagać, więc po cóż znowu to moralne nawoływanie do stawiania się za Polską, umierania za Gdańsk, czy walki Zachodu w obronie polskich interesów? Czy zdrada Zachodu to jest słowo adekwatne do rozważania polityki międzynarodowej? Bardzo dziękuję za zaproszenie do kolejnego spotkania z Państwem. I rzeczywiście cieszę się, że spotykamy się w okolicznościach, które może nie nasuwają tych najbardziej pesymistycznych pytań, tych, które właściwie ta książka porusza. Mamy szansę odzyskać nasze państwo. Prawo i Sprawiedliwość, mam nadzieję, rząd utworzy z najlepszym premierem. Czy to będzie Jarosław Kaczyński, czy ktoś inny, to już decyzję podejmie Prawo i Sprawiedliwość. Ale daj Boże, tak się stanie. Jednak zewnętrzne zagrożenia dla całego naszego regionu nie znikną jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki. I dlatego temat, który w tej książce próbowałem opisać na przykładzie historycznym, niebadanym w ogóle wcześniej przez nikogo, jakkolwiek to zabawnie i pysznie może brzmieć, że przypisuję sobie zasługę opisania po raz pierwszy pewnego zagadnienia, ale rzeczywiście ta historia nie została do tej pory przez nikogo opisana. Pierwsza zdrada Zachodu. Otóż do tego tematu nawiązuję, ponieważ wydaje mi się on niestety wciąż niepokojąco aktualny w kontekście tego, co dzieje się w relacjach mocarstw zachodnich z Rosją współczesną. I chociaż w tej chwili przeżywamy jakby nadzieję, że lekcje wcześniejszych epismentów, czyli prób zaspokajania
agresora, przez mocarstwa zachodnie, za pomocą rzucania agresorowi kolejnych ofiar pod nogi i akceptowania dokonywanych na tych ofiarach gwałtów, z założeniem, że agresor nie pójdzie dalej, że się zaspokoi tymi ludami, które, jak powiedział premier brytyjski Neville Chamberlain w Monachium, leżą daleko i o których nic nie wiemy, mówił tak o Czechosłowacji wtedy w 1938 roku. Otóż myślę, że ta polityka, która w tej chwili wydaje się na szczęście jakby schowana gdzieś, jakby mocarstwa zachodnie wyciągnęły lekcje z historii, co się tak rzadko przecież zdarza. Ale obawiam się, że to zjawisko nie będzie trwało długo. To znaczy zjawisko pewnej nieugiętości ze strony względnie zjednoczonego frontu głównych państw Europy Zachodniej i Stanów Zjednoczonych wobec próby zmiany granic dokonanej siłą przez Władimira Putina we wschodniej Europie. Mówię o tym dlatego, żeby podkreślić jakby ten jednak aktualny kontekst tematu z pozoru historycznego sięgającego wydarzeń sprzed 90 lat. Ale odpowiadając na przede wszystkim kluczową kwestię, którą poruszył pan redaktor Maciejewski, czy wolno mówić w ogóle o zdradzie, czy używać tego rodzaju pojęć przy analizie stosunków międzynarodowych. Otóż to nie jest tylko analiza stosunków międzynarodowych, bo można przyjąć w spojrzeniu na stosunki międzynarodowe perspektywę tak zwaną realistyczną. Ten realizm, pod którym podpisuje się wielu badaczy, także zwłaszcza w Stanach Zjednoczonych, niektórzy w Europie, chociaż rzadziej, zachodniej, zakłada, że krótko mówiąc, silny ma zawsze rację. No to jest prosty realizm, prawda, że zawsze silny wygrywa i przed siłą się ustępuje i trzeba się z tym pogodzić. Otóż można tak patrzeć na stosunki międzynarodowe, ale czy można tak patrzeć na całą historię? Czy historia wyczerpuje się w całości w tej mądrości, nazwijmy ją tak w cudzysłowie czy bez cudzysłowu, że silny ma zawsze rację? No jednak wiemy, że cała historia we wszystkich swoich przejawach nie toczy się wyłącznie wokół uzasadnienia prawdziwości tego realistycznego, tego pojęcia już używam tylko w cudzysłowie, realistycznego spojrzenia. Historia jest czymś więcej niż wiecznym triumfem silnych nad słabymi. Gdyby tak było, nie słyszelibyśmy o Jezusie Chrystusie 2000 lat po Jego śmierci. Po prostu byłby ukrzyżowany i koniec, prawda? Zadeptana zostałaby jego pamięć. I nie jeden z takich bezsilnych proroków, oczywiście nie na skalę Jezusa Chrystusa, ale zostawił swoje świadectwo zwycięskie, a nie przegrane w historii. I wiemy to także z własnej historii. Ale oczywiście ta słuszna uwaga, czy pytanie, czy wolno mówić o zdradzie Zachodu w odniesieniu na przykład do Polski w roku 1920, jest tym bardziej słuszna i warta przemyślenia, że już słyszałem takie pierwsze reakcje na lekturę tej książki, no ale przecież Polska nie miała żadnego sojuszu z Zachodem. I to jest bardzo konkretny zarzut, bardzo konkretna kwestia, bo w 1939 sytuacja wyglądała inaczej. Był sojusz, który nie został w sposób uczciwy wykonany. Bo został jakoś wykonany, wojna została wypowiedziana, tyle że nie ruszyły w ślad za nią czołgi ani samoloty ze strony francuskiej czy brytyjskiej. No jeszcze bardziej pokrzywdzeni mogli czuć się Czesi oczywiście w Monachium, kiedy mieli sojusz z Francją jak najbardziej i ze Związkiem Sowieckim, z dwoma krajami, które, no jak wiadomo, jeden podpisał wyrok na Czechosłowację w Monachium, a drugi wkrótce potem taki wyrok wykonał na paru innych krajach. Ale zostawmy te dwa przykłady. W 1920 roku nie mieliśmy żadnego sojuszu, ani z Francją, ani z Wielką Brytanią, ani tym bardziej ze Stanami Zjednoczonymi. No więc słusznie może ktoś zapytać, a cóż takiego zdradził tutaj Zachód? Otóż jeżeli używam pojęcia Zachód, to w przekonaniu, że on rodzi się w opozycji do Wschodu. W opozycji, którą można potraktować jako symboliczną, kulturową, jako pewnego rodzaju skrót obejmujący nie politykę tylko, ale sposób współżycia. Otóż Zachód, opierając się na tradycji łacińskiej,
albo jak kto woli, ja nie wolę akurat, na tradycji oświecenia, to co wspólne dziedziczy z obu tych tradycji, to zasadę dotrzymywania umów. W tym przypadku ta umowa nie dotyczy Polski. Ta umowa dotyczy sposobu spojrzenia Zachodu na samą swoją wspólnotę. Otóż ten Zachód zadeklarował, przypomnę, na konferencji pokojowej w Wersalu, czy w Paryżu, jak kto woli, ponieważ ostatecznie traktat pokojowy został podpisany w Wersalu, ale negocjacje toczyły się przez kilka miesięcy w Paryżu, stąd też podwójna nazwa tej konferencji w 19 roku. Główne mocarstwa zachodnie, a więc Wielka Brytania, Francja i Stany Zjednoczone, trzymały się na tej konferencji zasady prawa mniejszych narodów do samostanowienia. Ogłosiły to prawo, pierwszy ogłosił je prezydent Wilson w swoich 14 punktach w styczniu 1918 roku. Zaraz po nim powtórzyli to przywódcy Ententy zachodni, przywódcy zachodnioeuropejscy, a więc premier brytyjski Lloyd George i francuski premier Georges Clemenceau. A więc Zachód ogłosił wierność pewnej zasadzie, że trzyma się tej zasady prawa słabszych właśnie do obrony, do odbudowy własnej tożsamości, prawa, które nie zostało przyznane narodom na poprzednim Wielkim Kongresie, Kongresie Wiedeńskim w 1815 roku. Na tym miała polegać naprawa, poprawa w stosunku do tego, co zostało zburzone ostatecznie w I wojnie światowej, czyli systemu wiedeńskiego. I oto już kilka miesięcy po podpisaniu traktatu wersalskiego, najpierw Stany Zjednoczone wycofują się, to jest oczywiście skomplikowana historia, którą opisuję w jednym z rozdziałów tej książki, może nie z woli samego prezydenta Wilsona, ale na wskutek decyzji Senatu Stanów Zjednoczonych, który nie ratyfikował traktatu wersalskiego i w związku z tym skrępował ręce amerykańskiej administracji, poniekąd skłaniając ją, żeby nie powiedzieć zmuszając do wycofania się ze spraw europejskich. Ale premier Wielkiej Brytanii świadomie i w sposób najbardziej cyniczny w historii, upieram się, dużo bardziej niż zrobi to Neville Chamberlain w Monachium i dużo bardziej niż zrobi to Winston Churchill i Franklin Delano Roosevelt w Jałcie, chciał oddać polski naród w ręce Lenina, Stalina, Trockiego i Kamieniewa, bo cztery osoby liczyło wtedy Politbiuro, czyli kierownictwo sowieckie. I druga osoba w tym politbiurze, Lew Kamieniew, był przyjmowany z najwyższymi honorami przez Lloyd George'a w sierpniu 20 roku w Londynie i dyrygowała, znaczy ta druga osoba w państwie sowieckim i w partii, czyli Lew Kamieniew, faktycznie posiedzeniem Izby Gmin Parlamentu Brytyjskiego w najbardziej kluczowym i dramatycznym momencie 10 sierpnia 20 roku, kiedy, no jak wiadomo, wojska sowieckie stały już, nie stały, szły naprzód, pod Warszawą, pod Radzyminem. I w tym momencie dokonuje się właśnie ta najbardziej symboliczna i jednocześnie dotykalna zdrada. Premier Lloyd George, otrzymawszy od Lwa Kamieniewa warunki sowietyzacji faktycznie Polski, ogłasza na forum Parlamentu Brytyjskiego, a następnie w depeszy do ambasadora brytyjskiego w Warszawie, że rząd brytyjski uznaje warunki ogłoszone przez Sowiety za dobre dla Polski. A te warunki oznaczały po prostu przekształcenie Polski w Republikę Sowiecką. Że sowietyzacja, utrata niepodległości Polski jest dobra dla Polaków. Otóż myślę, że żaden przywódca zachodni nie był w stanie posunąć się dalej w następnych latach w tej zdradzie. Problem polega na tym, że nie zapamiętaliśmy tej zdrady my sami, chociaż byliśmy jej przedmiotem, bo kto pamiętał o 20 roku w takim kontekście? Wszyscy pamiętamy 15 sierpnia, 5 dni później, prawda? Zwycięstwo, wielkie zwycięstwo, decydujące zwycięstwo, które uratowało Polskę i uratowało całą Europę Środkowo-Wschodnią przynajmniej, wbrew Lloyd George'owi, który chciał, jeszcze dodam to, jakby, no, że tak powiem, uzupełnienie, że Lloyd George chciał po likwidacji Polski przez Armię Czerwoną
zorganizować wielką konferencję w Londynie, taką Jałtę przed Jałtą. Konferencję, która już po rozjechaniu Polski przez sowieckie koniki Budionnego doprowadziłaby do wprowadzenia przez bramę triumfalną, można powiedzieć, ustawioną przez Lloyd George'a w Londynie, dyplomacji sowieckiej, samej Rosji sowieckiej po prostu, do stołu obrad wielkich mocarstw. Jakby nie było jeszcze Stalina, znaczy był jednym z członków Politbiura, ale to prawdopodobnie Lenin osobiście, albo Kamieniew w najgorszym razie, czyli jedna z dwóch najważniejszych osób w państwie sowieckim, podpisywałaby ten układ w Londynie jesienią 20 roku, który postawiłby już wtedy uznany przez wszystkie mocarstwa zachodnie, znaczy zachodnioeuropejskie, kraj sowiecki, Rosję sowiecką, bo tak się jeszcze ten kraj wtedy nazywał, nie Związek Sowiecki, w roli jednego z kluczowych mocarstw, można powiedzieć, całego świata, mocarstwa, któremu Zachód oddaje całą Europę Wschodnią. To był plan Lloyd George'a, on się zawalił, ponieważ Piłsudski wygrał wbrew Wielkiej Brytanii bitwę warszawską. I dlatego niestety, znaczy na szczęście wygraliśmy bitwę, nasi przodkowie potrafili oprzeć się najazdowi bolszewickiemu, ale w związku z tym zapomnieliśmy to, co zrobiła Wielka Brytania, premier Wielkiej Brytanii w sierpniu 20 roku. Może gdybyśmy to lepiej pamiętali, potrafilibyśmy dopilnować dokładniej umowy wojskowej, którą dołączylibyśmy do przyjęcia gwarancji brytyjskich z marca 1939 roku. Bo to, że gwarancje zostały udzielone, nic w tym złego nie było. Przeciwnie, to było dobre dla Polski, uważam. Ale byłoby w pełni dobre dla Polski, gdyby towarzyszyła temu nasza czujna uwaga, że chętnie skorzystamy z deklaracji pomocy ze strony Zachodu, ale jeżeli te deklaracje zostaną obwarowane bardzo szczegółową umową, której zerwanie będzie no, jednoznacznym dowodem zdrady, takiej, którą da się, czy w sprawie której da się wygrać batalię nie historyczną, ale batalię procesową przed Trybunałem Sprawiedliwości, który pozwoliłby osądzić zdrajców i osadzić w więzieniu. Czyli zdrada Zachodu jako zdrada pewnych reguł gry, które sam Zachód zaakceptował. Które sam Zachód zaproponował i zaakceptował. Reguł, które miały też gwarantować jakąś stabilność w państwie, no bo okazało się, że imperia w Europie nie zagwarantowały pokoju, tak? Natomiast zastanawiam się, na ile możemy z tego oskarżenia o zdradę wyłączyć Francuzów. Ponieważ oni, no nie tylko ten Maxime Weygand był obecny, to jemu przypisywano autorstwo cudu nad Wisłą. Bodaj wtedy jeszcze tylko pułkownik Charles de Gaulle, kapitan, tak, przewinął się przez Warszawę, no i dostawy broni. Więc tutaj Zachód, ale czy i w jakim stopniu możemy Francuzów wyłączyć z tego grona zdrajców własnych zasad? I pytanie, czy oni, jeśli nie zdradzili, to z jakiejś chęci utrzymania tych zasad, czy mieli konkretne interesy, znowu o nie zapytam, aby Polsce pomóc w walce z bolszewikami? No, historia jest ciekawa tylko z bliska, to znaczy kiedy przypatrujemy się jej w szczegółach. Inaczej, jeżeli patrzymy na nią przez pryzmat podręczników, to jest skrajnie nieciekawa, stereotypowa, sztampowa. I podobnie jest w tym przypadku. Ten Zachód, który jest oczywiście uogólnieniem, składał się z różnych podmiotów politycznych. Po I wojnie światowej liczyły się tylko trzy elementy naprawdę w tym pojęciu Zachodu, a więc Wielka Brytania, Francja i Stany Zjednoczone. Stany Zjednoczone, jak już powiedzieliśmy, praktycznie od listopada pierwszej decyzji 19 roku Senatu, a potem od marca ostatecznej, definitywnej decyzji Senatu z marca 20 roku odrzucającej traktat wersalski, Stany Zjednoczone się wycofują z polityki europejskiej. Zostaje Francja i Wielka Brytania. Niektórzy patrzą na to przez pryzmat realnego wkładu militarnego, żywej siły, jak się to mówi, zwycięstwo w I wojnie światowej i uważają, że Francja była największą potęgą w tym momencie. Tak nie było. Francja była krajem, rzecz jasna, najbardziej zniszczonym i wymęczonym przez I wojnę światową. Była krajem także
w pewnym sensie najbardziej zbankrutowanym obok Wielkiej Brytanii, bo zaciągnęła gigantyczne pożyczki w Wielkiej Brytanii, żeby tę wojnę wygrać, ale Wielka Brytania, która udzieliła tych wielkich pożyczek Francji, jednocześnie sama zaciągnęła ogromne pożyczki w Stanach Zjednoczonych. I to powodowało zrozumiałą, to trzeba jak najbardziej uszanować, niechęć obydwu tych społeczeństw, francuskiego i brytyjskiego, do dalszej wojny. A więc wysuwanie oskarżeń łatwych pod adresem społeczeństw zachodnich, że nie chcą angażować się w wojnę w pełnej skali, po wojnie już dla nich będącej gigantycznym szokiem i wysiłkiem I wojny światowej, tego rodzaju zarzut byłby chybiony. Chodzi o coś innego. Chodzi o zarzut, który sprowadza się do pytania, czy reakcja na ofensywę bolszewicką w środku Europy, czy w Europie Wschodniej, była adekwatna ze strony państw zachodnich, czyli w tym przypadku już tylko Francji i Wielkiej Brytanii. Otóż Wielka Brytania nastawiła się, a konkretnie premier Lloyd George, który zdominował całkowicie rząd brytyjski, na to, że dogada się z Sowietami, że nieważne jakie warunki podyktuje Lenin czy jego wysłannicy, on chce zgody z Rosją sowiecką, bo Europa Wschodnia zawsze należała do Imperium Rosyjskiego, a teraz, skoro Imperium Rosyjskim rządzi Czerwony Lenin, to trudno, jak powiedział jeden z parlamentarzystów brytyjskich, przecież handlujemy z ludożercami. Także możemy i teraz handlować, prawda? Nie ma tu zasadniczego problemu. To jest istota liberalizmu Davida Lloyd George'a, lidera partii liberalnej, warto to podkreślić. Otóż to było nastawienie Lloyd George'a oparte na fałszywej, nie w sensie moralnym, ale w sensie, nie tylko w sensie moralnym, ale także w sensie faktycznym przesłance, że Rosja sowiecka w tym momencie, czyli w 20 roku, może natychmiast przyczynić się do odnowy ekonomicznej i uratowania przed klęską głodu Europy Zachodniej. I to jest bardzo ważny argument, bo on wraca po dzień dzisiejszy jako stały argument na rzecz ustępowania innej już Rosji, nie Lenina, tylko Putina. Że oto bez Rosji Zachód, Europa Zachodnia nie przetrwa gospodarczo. Że surowce, od których kipi Rosja, są tak Zachodowi potrzebne, że po prostu musimy ustępować. O ile w roku 2015 możemy się zastanawiać, na ile tego rodzaju sugestia jest prawdziwa, ale widzimy, że no cóż, kurczy się chyba jednak ta możliwość szantażu ze strony Rosji putinowskiej, że Zachód potrafi sobie, gdyby chciał, to na pewno potrafiłby sobie radzić dużo lepiej bez tych surowców, które trzyma Władimir Putin. Ale w roku 1920 to założenie, że Rosja ma pękające w szwach magazyny zboża, było po prostu radykalnie nieprawdziwe. Przypomnę, że w roku 1920, zimą roku 1920, zaczął się największy w historii Rosji głód. I mówię to nie przez pomyłkę, bo oczywiście pamiętamy, że potem był Hołodomor na Ukrainie, ale ten Hołodomor z początku lat 30. dotknął przede wszystkim ziemię ukraińskie i Kazachstan. Rosję dotknął w mniejszym stopniu. Natomiast największa w historii klęska głodu przyszła na ziemie rosyjskie, w ścisłym tego słowa znaczeniu, w roku 1920, no w zimie się zaczęła, 21 i 22, 2,5 miliona ludzi zmarło z głodu, a zmarłoby dużo więcej Rosjan, praktycznie samych Rosjan. Zmarłoby ich dużo więcej, gdyby nie fenomenalna pomoc, być może najbardziej zasłużonego w historii XX wieku pojedynczego człowieka, Herberta Hoovera. On uratował miliony Rosjan, tak jak uratował też, pamiętajmy, setki tysięcy Polaków w 1920 roku. Ja o tym nie piszę, to jest inna jakby część historii, ale mamy powody do wdzięczności wobec Zachodu, który ma twarz Herberta Hoovera w 20 roku. Ogromna pomoc ochotnicza, niezależna od państwa. Państwo nie miało z tym nic wspólnego, amerykańskie. Pomoc polegająca na dostawach setek tysięcy ton zboża, kaszy, mąki, które pomogły uratować no, ogromną ilość, nie dającą się policzyć ilość Polaków przed klęską, może nie głodu takiego jak w Rosji w następnym roku, ale niedożywienia i związanych z tym chorób, które kosiły niesłychanie szeroko żniwo śmiertelne wtedy w Europie Wschodniej, czyli przede wszystkim tyfusu.
Otóż Rosja była krajem gigantycznego niedoboru żywności spowodowanego polityką bolszewików, tak zwanym komunizmem wojennym wypowiedzianym wsi rosyjskiej i nie była w stanie niczego eksportować na Zachód. A Lloyd George wyszedł z założenia, że może eksportować, że jak zawsze była Rosja eksporterem, to i teraz będzie eksporterem żywności, a zatem oparł na fałszywej przesłance ekonomicznej swoją sugestię polityki wobec Rosji i na drugiej fałszywej przesłance moralnej, polegającej na tym, że nieważny jest ustrój kraju, z którym się handluje, że właśnie mogą to być również ludożercy i rzeczywiście, jak się okazało, byli to ludożercy, bo wiemy, że ludożerstwo stało się zjawiskiem niestety dosłownym właśnie w 21 roku na wsi rosyjskiej, tak jak kilka lat potem, 10 lat potem na wsi ukraińskiej, niestety. Otóż to właśnie założenie, że możemy handlować z każdym, nie kłócąc się w ogóle o zasady, no, towarzyszyło niewątpliwie Lloyd George'owi w tym momencie. Francja, o którą pan pyta, wychodziła z innych przesłanek. Dla Francji najważniejszy był pokój, ustabilizowanie pokoju i utrzymanie przewagi nad Niemcami. Z tego względu Francja patrzyła zupełnie inaczej na Polskę. Dla Francji Polska była, jak to określą później dyplomaci francuscy po 20 roku, un allié de remplacement, to znaczy zastępczym aliantem. Skoro nie ma Rosji, białej Rosji, która byłaby najlepszym aliantem, szachującym od wschodu Niemcy, to niech będzie Polska i to Polska możliwie silna, żeby spełniła tę rolę właśnie szachującej Niemcy od wschodu aliantki Francuzów. I dlatego Francja patrzyła na Warszawę inaczej, chciała pomóc Warszawie. Ale pomóc nie bez zastrzeżeń. I tu znów paradoks historii. Mamy przy Błoniach ulicę Fosza. Wydaje nam się, że marszałek Fosz to był nasz ważny przyjaciel. Nic bardziej błędnego. Marszałek Fosz robił wszystko, żeby Polsce nie pomóc w roku 1920 akurat. Był naszym największym wrogiem we Francji wtedy. Pomógł nam i to bardzo premier Alexandre Millerand. Oczywiście, można powiedzieć, jest gra między siłami politycznymi a wojskowymi. Dlaczego Foch starał się nam nie pomagać? Dlatego, że nie wierzył w Polskę. Uważał, że Polakom nic się nie uda, są beznadziejni, słabi, tylko my Francuzi umiemy walczyć. Pokazaliśmy to w I wojnie światowej. A zatem jedyne, co Polacy mogą zrobić, to utrzymać się na linii Bugu. Więc niech więc czekają na bolszewików na linii Bugu, broń Boże jej nie przekraczają, bo jak przekroczą, no to zaryzykują samym swoim istnieniem, a w dodatku Foch był przekonany, że to zastępstwo polskie zamiast Rosji no nie jest warte inwestycji francuskich, wojskowych także, że lepiej, żeby jak najszybciej odrodziła się Biała Rosja, a zatem Polska nie powinna prowokować Białej Rosji i przekraczać linii Bugu na wschód, bo to oczywiście Rosji się nie będzie podobało. Zupełnie inaczej patrzył na to Alexandre Millerand. To zapomniana postać znów, no właśnie czcimy nie tych bohaterów, co trzeba. Alexandre Millerand robił ile mógł, ale nie mógł za wiele, żeby Polsce w tej najtrudniejszej sytuacji pomóc. Ustąpił w momencie najbardziej dla nas krytycznym i to trzeba wyjaśnić. Staram się to opisać pierwszy raz chyba tak dokładnie. Na przykładzie konferencji w SPA, na której ogłoszona została linia Kerzona. Pierwszy raz chyba udało mi się ustalić dokładnie genezę tej linii. Lord Curzon nie miał z nią nic wspólnego. To była linia, którą narysował, można powiedzieć, galicyjski Żyd Louis Neymier, który przyjął obywatelstwo brytyjskie, bardzo nie lubił Polaków. Pod koniec życia zmienił ten stosunek troszkę. Znał się fenomenalnie na stosunkach etnicznych w Europie Wschodniej, więc potrafił trochę, że tak powiem, podkręconymi argumentami uzasadniać taki, a nie inny przebieg proponowanej granicy. Ale oczywiście ten drobny urzędnik Foreign Office nie miałby żadnego znaczenia, gdyby nie to, że jego argumenty podobały się sekretarzowi premiera, który naprawdę narysował tę linię na konferencji w SPA, Filipowi Kerowi, który też nie lubił Polski z innych powodów, nienawidził katolicyzmu, ponieważ porzucił tę wiarę swoich przodków. Osobistą decyzją, przeszedł na scjentologię. Ale oczywiście nie chodziło tylko o osobiste motywy.
ta osobista wrogość obu wymienionych przeze mnie postaci do Polski spotykała się z głębszym spojrzeniem brytyjskim na Polskę. Polska nie jest ważna, Polska powinna być jak najmniejsza, ponieważ jeśli Polska będzie większa, będzie przeszkadzała dobrym stosunkom Wielkiej Brytanii z Rosją i z Niemcami. A Wielka Brytania powinna mieć w Europie dobre stosunki i z Rosją, i z Niemcami, tylko to się liczy. Otóż Millerand na konferencji w Spa, dokładnie 10-11 lipca 2020 roku, zgodził się na tę linię Curzona, tak zwaną linię Curzona, ponieważ obiecał mu wtedy Lloyd George, że w zamian zgodzi się na wysłanie misji międzyalianckiej do Warszawy, która zbada możliwości udzielenia pomocy Polsce, tej misji na czele której stanie, znany być może części z Państwa, Lord D'Abernon, który zostawił swoją relację, 18 decydująca bitwa w dziejach świata, relację, która bardzo różni się od wysyłanych z linii frontu przez D'Abernona relacji. Tam w tych oryginalnych swoich, można powiedzieć, wrażeniach z Polski D'Abernon wyrażał się z najwyższą pogardą i lekceważeniem o Polakach do połowy sierpnia, potem zmienił zdanie. Ale no, to już jest temat na inne opowiadanie. Otóż, żeby skrócić tę za długą odpowiedź, powiem jeszcze tylko tyle, że ta misja międzyaliancka, która miała być jakby no, ceną za przyjęcie linii Curzona dla Francji, rzeczywiście została wysłana i oznaczała symboliczną pomoc Francji dla Polski, ponieważ towarzyszyło jej 700 oficerów francuskich. Ktoś może powiedzieć 700 osób, 700 oficerów i 900 tysięcy żołnierzy, bo tylu było na linii frontu żołnierzy polskich. A jednak to miało znaczenie. Te 700 oficerów, tych 700 oficerów rozproszonych wśród oddziałów polskich oddziaływało bardzo pozytywnie na morale polskie. Nie jesteśmy sami. Francuzi chociaż nam pomagają. I drugi element, który trzeba podkreślić, wśród nich właśnie wspomniany młody kapitan de Gaulle. Drugi element, który warto podkreślić, to jest, o czym też pan redaktor wspomniał, wcześniejsze dostawy broni, oczywiście nie za darmo, za ciężkie pieniądze, które Polska musiała płacić, ale w ogóle dostała tę broń wcześniej, dzięki której mogła się obronić przed bolszewikami latem 20 roku. Dlatego oparcie o Zachód było nam potrzebne. Nie jest tak, że możemy się odwrócić od Zachodu, powiedzieć plujemy na Zachód, sami się obronimy. Tak się nie da, nie mamy takiego potencjału, żeby wytworzyć od zera, zwłaszcza w warunkach roku 19-20, kiedy polskie państwo dopiero powstawało, zdolności do wystarczającej produkcji przemysłu obronnego. No, trzeba było sprowadzać broń z Zachodu. Francja robiła tyle, ile mogła do końca, czyli do sierpnia włącznie 20 roku, żeby dostawy sprzętu wojskowego do Polski odblokować. Premier Wielkiej Brytanii David Lloyd George robił ile mógł, żeby żaden statek, żaden wagon ze sprzętem do Polski nie dotarł. I na tym polegał paradoks tej, można powiedzieć, współpracy francusko-brytyjskiej, że oczywiście obu rządom zależało na tym, żeby się nie skłócić, żeby nie zerwać ze sobą, no bo przecież Niemcy by się z tego cieszyli, bolszewikom na tym zależało, a jednak o czym też niemal nikt dzisiaj nie pamięta, doszło do takiego zerwania 11 sierpnia, właśnie wskutek decyzji podjętej przez rząd brytyjski 10 sierpnia, o której powiedziałem, uznającej sowietyzację Polski za dobre rozwiązanie dla Polaków, premier francuski zdecydował się wykonać gest otwarcie przeciwko Wielkiej Brytanii. Uznał rząd Wrangla. Pierwszy raz reprezentacja polityczna Białej Rosji została uznana formalnie przez państwo zachodnie. Co oczywiście wzbudziło furię w Londynie, bo Londyn chciał się dogadać z Leninem, a nie z Wranglem w tym momencie. I spowodowało no, stan, można powiedzieć, głębokiego napięcia dyplomatycznego między Londynem a Paryżem. 11 sierpnia i Polska uratowała 15 sierpnia, o czym znów nikt prawie nie pamięta, nie tylko Europę Wschodnią, ale uratowała Europę Zachodnią przed rozłamem, z którego mogli skorzystać i Niemcy, i bolszewicy. Zachód więc pozostaje dla nas nie do końca jednolity. Są siły jednak, na których można polegać, które z różnych powodów
chcą się utożsamiać z położeniem Polski. Ale pan profesor wspomniał też o Zachodzie jako o wspólnocie. O tym, że tworzy to jakiś krąg cywilizacyjny, który powinien też tworzyć zasady, trzymać się ich. Tylko zarówno wtedy, prawie 100 lat temu, jak i dzisiaj, no ta wspólnotowość jest pod znakiem zapytania. Wtedy Zachód w takim nimbie demokratyzacji Polskę w propagandzie nazywał pańską Polską, tak? To Bobkowski też we wspomnieniach 20 par lat później przypomina, że mimo tego, że u nas prawa kobietom, prawa wyborcze przyznano wcześniej, że było dużo bardziej demokratycznie pod wieloma względami. Przepraszam, że wtrącę, bo mało kto może to pamięta. Prawa wyborcze kobietom w Polsce przyznano równo 26 lat wcześniej niż we Francji. W tej rewolucyjnej Francji, w Polsce to, tej nowoczesnej, postępowej. To był styczeń 19 roku, we Francji to był koniec 44 roku. Ale Bobkowski, rozmawiając z Francuzami, mówił, że to nie ma znaczenia, bo chodzi o retorykę, chodzi o udawanie postępu lub bycie prawdziwie postępowym. Natomiast wtedy pańska Polska, czy dzisiaj my też jesteśmy częścią tego Zachodu? No nie chcemy Conchity Wurst na przykład w Polsce, nie przyjmujemy niektórych liberalnych elementów tej wspólnoty Zachodu. Na ile mamy się z tym Zachodem utożsamiać, skoro on proponuje często sprawy dla nas bluźniercze, dla Kościoła katolickiego, uznania obyczajowych zasad, z którymi Polacy, chwała Bogu, jeszcze w większości nie chcą się zgodzić. Tu się pojawia kwestia tego wizerunku Polski na Zachodzie, Polski zacofanej, katolickiej. Dziś chętnie by jeszcze wiele środowisk dopowiedziało antysemickiej, prawda? W jaki sposób my mamy z tym Zachodem rozmawiać, żeby ocaliwszy nasze wartości, nasze konserwatywne, narodowe wartości, no byli uznani za członka tej zachodniej wspólnoty. A pytam o to, bo mam wrażenie, że problem podobny istniał w XIX-XX roku. To Roman Dmowski tłumaczył się Zachodowi, dlaczego ten socjalista Piłsudski przejmuje władzę. Tak? Tam taką pewną ekwilibrystykę stosowano, żeby wytłumaczyć tym środowiskom politycznym, decydentom, że to jest tylko takie udawanie socjalizmu, że jesteśmy zwierzęciem, które musi przybrać kolory otoczenia, żeby się obronić przed bolszewikami. Czy my też dzisiaj, Andrzej Duda spotyka się teraz z politykami Zachodu już teraz, czy on też ma udawać, że nie jesteśmy tak konserwatywni, czy mamy, broniąc swoich wartości, walczyć o nasze miejsce we wspólnocie zachodniej? Ten problem wtedy, ten problem dziś, jak pan profesor to widzi? Ojej, to jest strasznie dużo różnych problemów rzeczywiście w pana pytaniu. Każdy jest kapitalny. Może najpierw zacznę od kwestii no właśnie zasad, które głosi Zachód i realnej polityki, którą uprawiają niektórzy ważni. Proszę bardzo, czy można trochę podkręcić głośnik? Ale tam i tak głośnika nie ma. Więc to państwu, można przejść, tam są jeszcze miejsca przy głośniku, jeśli ktoś nie dosłyszy. Dobrze, to ja mogę próbować głośniej mówić. Nie wiem, czy, przepraszam. Otóż pierwszym zagadnieniem, jakie wyłowiłem z tej bardzo bogatej wiązki pytań, którą pan redaktor postawił, przedstawił, wydaje mi się kwestia relacji między zasadami, które głosi ogólnie pojęty Zachód, tymi zasadami, na razie nie spierajmy się jeszcze o ich treść, potem przejdziemy do tego zagadnienia, które no, uznajemy za dobre, chcielibyśmy, żeby były realizowane, moralne zasady, nazwijmy je tak najogólniej, a polityką realną, która odbiega od tych zasad moralnych. Otóż wydaje mi się, że no nigdy nie zbudujemy raju na ziemi, zawsze będzie pewien rozdziew między deklarowanymi ideami, ideami, ku którym zdążamy, zmierzamy, a naszą praktyką życiową. Każdy z nas zna to z własnego przykładu, ale wydaje mi się, że to, do czego powinniśmy dążyć i do czego mamy prawo dążyć, to jest to, żeby ten rozdziew zmniejszać. Nie jest tak, że cały czas właściwie już w pewnym sensie wcześniej o tym mówiłem, teraz chcę to raz jeszcze podkreślić, że cały czas toczy się walka propagandowa, polityczna o to,
żeby zasady deklarowane przez daną wspólnotę, cywilizację, kulturę były realizowane, a nie zwyciężała ta najbardziej prymitywna zasada the might is right, prawda, czyli mocny ma zawsze rację. I myślę, że to jest rola, którą Polska powinna odgrywać, przypominać, a nie rezygnować z tej roli i powiedzieć, to zaspokójmy się i zadowólmy przyjęciem zasady the might is right. Bo Polska położona między Rosją a Niemcami, a wciąż to położenie mamy, nawet jeżeli mamy za wschodnią granicą Ukrainę, Białoruś, Litwę, to Rosja jak widać ciąży nieustająco nad tym obszarem. Przepraszam, wejdę słowo. Tam jest pani, która stoi sama o własnych siłach. Proszę, bo się miejsca dla pani znajdą. Proszę przejść. Proszę przejść, naprawdę. Tutaj jeszcze koło mnie można. Ale są miejsca, są też jeszcze krzesła, można wygodnie. Albo my możemy spocząć, wstać, naprawdę, my możemy na stojąco. Naprawdę. Proszę bardzo. Są krzesła. Proszę panie. Dwa. Proszę, pani może jeszcze ktoś. Pani jeszcze z flagą biało-czerwoną, no to tym bardziej. Bardziej. Proszę bardzo. Da się nas złapać? Otóż... Proszę, proszę, bo a tutaj proszę, proszę siadać, naprawdę zapraszam, proszę, prosimy, naprawdę, proszę, żebyście państwo nie... Pozycji stojącej więcej się przyjmuje do wiadomości. Tak, ale też lepiej się mówi, także zapraszam. Jeżeli pan nie ma nic przeciwko. No proszę usiąść, bo będą te stołki tak stałe. Proszę. Panowie musicie usiąść. Dobrze, przepraszam, więc chodzi mi o to, że... Jeżeli przyjmiemy tę perspektywę realistyczną, że liczy się tylko siła, to my będziemy pierwszymi przegranymi. Może nie pierwszymi, ale drugimi, bo dzisiaj pierwszymi przegranymi będą Ukraińcy, prawda? Za chwilę będzie to Mołdawia, czy Litwa, czy Estonia, ale potem będzie to nieuchronnie Polska. Więc mówię to do tak zwanych realistów w Polsce, do tych różnych panów, którzy wyrażają żal, że nie przyłączyliśmy się do Hitlera albo do Stalina. Otóż tego rodzaju polityka zawsze kończy się tragicznie. Polityka przynajmniej dla tych, którzy nie są najsilniejsi. A my najsilniejsi na świecie nie jesteśmy i chyba jeszcze przez jakiś czas nie będziemy. Natomiast pytanie innego rodzaju, które pan postawił, wiąże się z naszym, wynikającym z chrześcijańskiej tradycji, tożsamości, krytycznym stosunkiem do... ewolucji, nazwijmy to tak, pojęcia Zachód, wartości, które w to pojęcie są wpisane i odwrotnej stronie tego zagadnienia, czyli bardzo krytycznym spojrzeniu ze strony Zachodu, wyznającego te, czy głoszącego te zasady postoświeceniowe, nazwijmy to tak, na Polskę utrwaloną w wizerunku no, ciemnego dzwonieckiego kąta, że użyję języka Henryka Sienkiewicza. Otóż myślę, że to, co najważniejsze w tej perspektywie, to odrzucenie kompleksów. W tej dziedzinie nie jesteśmy słabi. W dziedzinie ducha nic nas nie ogranicza. Mamy prawo czuć się takimi samymi dziedzicami tego, co największe i najwspanialsze w Europie, jak Francuzi, jak Niemcy, jak Hiszpanie, jak Anglicy. Nie mamy tutaj powodu do żadnych kompleksów. Mamy prawo, a nawet obowiązek walczyć o Europę. Ale w paradygmacie Zachodu tak. pozostajemy w tyle. Ja pamiętam jeszcze za prezydentury i premierostwa braci Kaczyńskich. Tutaj przyjeżdżali artyści z Zachodu w obronie homoseksualistów, których praw tu się, jak to twierdzili, nie toleruje. No, my się z tej wspólnoty Zachodu wykluczamy, odstajemy światopoglądem. Zresztą to jest ten typowy wizerunek, fotografia do ilustrująca wybory w Polsce. Zazwyczaj starsza pani na tle krzyża wrzucająca głos do urny Polska, prawda? Katolicka, wsteczna. Czy my tą wspólnotą Zachodu jesteśmy razem z tymi państwami Zachodu, czy jednak sami wykluczamy się z tej wspólnoty, więc nie możemy liczyć na ich wsparcie w innych aspektach? Otóż myślę, że fałszywym rozwiązaniem jest stawianie takiej alternatywy, że albo pogodzimy się z rolą takiego, no właśnie, zaścianka tradycji, której nikt na Zachodzie już nie chce, nie rozumie, albo odwrotnie przyjmiemy barwy ochronne i będziemy udawali, a wkrótce już nie tylko udawali, ale no właściwie powinniśmy przyjąć
Conchitę Wurst na sztandary modernizacji w Polsce. Otóż myślę, że to jest fałszywa alternatywa, bowiem to rozwiązanie, które wydaje mi się najbardziej trafne, to jest nieustająca wierność dziedzictwu chrześcijańskiemu, w którego sercu jest wolność. A wolność jest tym, wolność wyboru, prawda? Wolność naszej woli, której nie ma w tradycji muzułmańskiej. A dzisiaj coraz bardziej Europa stoi przed tym wyzwaniem. Możemy oczywiście udawać, że nie ma tego wyzwania, że jest świetnie, że możemy poszerzać naszą wolność na sfery, w których przekształca się ona w manipulację, no można powiedzieć, podstawami ludzkiej egzystencji. Ale przecież widzimy, że jest ktoś, jest cywilizacja tuż obok nas, która rzuca otwarte wyzwanie wszelkiej wolności, która uznaje tylko to prawo, które wyraża Bóg, Allah, przez swojego proroka Mahometa i przez swoje prawo szariat. I albo będziemy bronili wolności, która znajduje swój fundament w chrześcijaństwie, będziemy stopniowo i cierpliwie przekonywali najpierw nas tutaj w Polsce, że bez tej wolności ufundowanej w chrześcijaństwie zostanie nam na końcu podniesienie rąk przed szariatem, który do nas idzie z południa i ze wschodu. Albo po prostu zmienimy Europę, przywrócimy ją do jej korzeni. Strach i kapitulacja, przekonanie, że jest jakiś duch dziejów, który każe nam stopniowo przyjmować coraz większe absurdy idące przecież z wąskich saloników zachodnich. Tego rodzaju doradca jest złym doradcą, niemądrym doradcą. Nie ma żadnego ducha dziejów. Ten heglowski wymysł należy odrzucić. Jesteśmy wolni. Możemy wybierać, albo bronimy swojej tradycji w przekonaniu, że jest to tradycja właśnie zbawienna dla Europy, bo broniąca jej podstawy, którą jest wolność, albo przestajemy być sobą. I okazuje się, że to trwanie w wierze przynosi też nam taką ucieczkę do przodu, bo pontyfikat Karola Wojtyły, Jana Pawła II, no, dał Polsce właśnie tę wolność. W myśl konserwatywnych zasad, naszych wartości, udało się tę wolność osiągnąć. Panie profesorze, często i w pańskiej książce, i w tej dzisiejszej rozmowie pojawia się postać Lloyda George'a, który był też takim rusofilem. On nawet Winstonowi Churchillowi zaprzeczał takim wyraźnym, merytorycznym, faktograficznym argumentom, że z tej Rosji już nie będzie chleba, dosłownie, i w przenośni. A jednak Lloyd George trzymał się tej Moskwy. I tutaj pojawia się pytanie, które dziś wraca chyba. Jakaś taka rusofilia wśród pewnych elit dyplomatycznych, politycznych, a chyba zwłaszcza gospodarczych Zachodu. Polska, która musi wywalczyć jeszcze swoje miejsce jako państwo broniące swoich wartości, i Rosja, która ma już jakby w pakiecie, za to, że istnieje, pewną przychylność Zachodu. Czy mógłby pan profesor w postaci Lloyda George'a, taki portret psychologiczny, nakreślić źródła tego jego uznania dla Rosji? Bo być może w ten sposób dowiemy się skąd dzisiaj politycy Zachodu często mają, no dziś tajoną jeszcze, sympatię dla Moskwy. Chodzi mi o rolę tych postaci, które na Moskwę patrzą życzliwie, od Lloyda George'a wychodząc. Jeżeli można, nawiążę najpierw do pierwszej uwagi pana redaktora, która była jakby wprowadzeniem do pytania. Przypomniał pan postać świętego Jana Pawła II i no jego jakby wizję obowiązków dla nas, dla Polaków i dla Europy. Otóż przypominam ją dlatego, żeby uderzyć się w piersi i powiedzieć, że lenistwo i niecierpliwość, te dwie cechy, wygnały nas z raju i wielokrotnie powtarzają się one w naszym zachowaniu, prawda, że z niecierpliwości chcielibyśmy, żeby zaraz wzrosło to ziarno, które sieją kolejni prorocy. I tak tyle było rozczarowania, pamiętamy, po 2005 roku, po odejściu świętego Jana Pawła II,
z tej ziemi, czy wcześniej nawet już, podczas ostatnich pielgrzymek, kiedy wydawało nam się, no padają te słowa na ziemię jałową, prawda? Myślę, że tak nie jest. Teraz to widzimy, że oczywiście zawsze rzeczywistość może być dla nas trochę rozczarowująca, ale nie uważajmy, że to, co ludzie w dobrej wierze, a zwłaszcza takiej mocy ducha jak Jan Paweł II, robią, przepada na marne. Nie, to gdzieś wschodzi, odradza się czasem po 5, po 10, po 30 latach, ale żeby to wzeszło, to potrzebna jest nasza praca, to znaczy oprócz powściągnięcia naszej niecierpliwości potrzebne jest pohamowanie naszego lenistwa, to znaczy ta niecierpliwość nie może być usprawiedliwieniem dla opuszczenia rąk, prawda? Jeżeli razem połączymy, że tak powiem, reakcję na te pokusy lenistwa i niecierpliwości, możemy liczyć kiedyś na sukces. Takim sukcesem dzisiaj jest wybór Andrzeja Dudy na prezydenta, który jest dla niektórych był nieoczekiwany. Wydawało się, że właśnie no już nic dobrego nas nie spotka, ale był właśnie efektem, myślę, tego posianego słowa wcześniej, przed laty i pracy ludzi, którzy angażowali się w to, żeby to słowo nie zmarniało. Sylwetka Lloyda George'a. Tak, już wracam. Otóż Lloyd George dlatego jest być może ciekawą tutaj postacią. Czy to prawda, że on tę Galicję widział, jak jest taka apokryficzna anegdota, że kiedy Polacy domagali się Galicji, to on miał pomylić ją z tą Galicją hiszpańską? Nie, to akurat nie jest prawda, ale to uderza w sedno. Podstawą stosunku Lloyd George'a do Europy Wschodniej i do Rosji także nie jest rusofilia. On nie był w ogóle rusofilem. Jest ignorancja i to jest najważniejsza cecha, moim zdaniem, jedna z dwóch najważniejszych cech elit politycznych Zachodu w stosunku nie tylko zresztą do Europy Wschodniej, ale do wszelkich innych regionów wykraczających poza horyzont ich salonu, w którym się znajdują z innymi dżentelmenami uznawanymi przez siebie za równych. To jest ignorancja na pierwszym miejscu, arogancja na drugim, albo odwrotnie, nie wiem co jest pierwsze, a co drugie. Ignorancja i arogancja. W przypadku Lloyda George'a była to ignorancja na pewno bardzo wielka, geograficzna. Inne stwierdzenia Lloyda George'a mają potwierdzenie źródłowe. To znaczy mówił o generale Charkowie, dowiedział się, to rzecz może bardziej kompromitująca dla niego, ku swojemu zdziwieniu, że Nowa Zelandia leży na wschód od Australii. No, prawda? On akurat nie był człowiekiem szczególnie dobrze wykształconym, w przeciwieństwie do prawie wszystkich pozostałych bohaterów mojej książki, przedstawicieli elit brytyjskich. Lloyd George był self-made manem, był człowiekiem z nizin społecznych. Nie odziedziczył, można tak powiedzieć, wykształcenia, miejsca w Oxfordzie, czy w Eton wcześniej, czy w Cambridge, ale skończył taki, można powiedzieć, kurs dla takich podstawowych prawników, o tak by to można w sumie chyba streścić, w prowincjonalnej szkółce, u prowincjonalnego adwokata się douczając i nigdy poważniejszych nauk o świecie, o czymkolwiek wykraczającym poza horyzont Walii, a potem Anglii, nie pobierał. I no nie łudźmy się, dzisiaj to raczej chyba większość elit zachodnich jest tak ukształtowana. Pozostali, czyli no bardzo niewiele wie o świecie zewnętrznym, poza jedną zmianą. Jest telewizor i jest internet, w którym to telewizorze i internecie oczywiście można zobaczyć utrwalanie pewnych stereotypów raczej niż rzetelną wiedzę, chyba że to wynika już z internetu. Na własną rękę próbujemy poznać rzeczywistość. Internet nam to umożliwia, ale trzeba chcieć. Wtedy tych możliwości nie było. Natomiast pozostali przedstawiciele elity brytyjskiej to byli ludzie zwykle bardzo dobrze wykształceni, najczęściej właśnie po Oxfordzie albo po Cambridge, którzy często kończyli kierunki humanistyczne, studia klasyczne, mówili po łacinie, znali filozofię. Ale co z tego wynikało wykształcenia? Otóż wynikały pewne stereotypy także. Jakie? Że oczywiście najwspanialsza jest kultura brytyjska, bo jest najpiękniejszą, najwspanialszą dziedziczką Rzymu. Jest ważna także, stanowiąca istotny układ odniesienia, kultura francuska
Jest oczywiście wielka kultura niemiecka. Walczyliśmy z nimi, straszliwi Bosze zabili nam dużo dzieci w czasie I wojny światowej, ale to był równorzędny przeciwnik. To jest naród Goethego, Bacha, Schillera, ludzi, których każdy wykształcony człowiek powinien znać w Wielkiej Brytanii. I potem właściwie zaczynała się wyrwa. Rosja, jeżeli była kojarzona, to raczej nie jako kraj kultury, w tym momencie jeszcze w Wielkiej Brytanii, troszkę inaczej było we Francji, tylko jako kraj, który stworzył wielkie imperium i przez to należy się Rosji jakiś szacunek. To są barbarzyńcy, ci Rosjanie, ale potrafili stworzyć imperium, które walczy z nami jak równy z równym w Azji już od ponad 100 lat, no bo tam był główny front walki brytyjsko-rosyjskiej. A zatem równorzędny przeciwnik na płaszczyźnie politycznej. Kulturowo oczywiście barbarzyńcy z punktu widzenia brytyjskiego salonu. Ale właśnie z tego nastawienia wynikało, że tak, z Niemcami trzeba się liczyć, a nawet trzeba ich trochę dowartościować po przegranej przez Niemcy wojnie, bo to właśnie wspaniały kulturalny naród. No przegrał wojnę, w złej sprawie walczył, ale trzeba im dać szansę, to wynika z naszego brytyjskiego ducha fair play. Walczyliśmy z przeciwnikiem, teraz podajemy mu rękę. Natomiast na wschód od tego przeciwnika nie ma nic, jest dopiero Rosja, która budzi nasz mniejszy szacunek kulturowy, ale też ma miejsce na naszej mentalnej mapie jako ważny kraj. Otóż jak w stosunku do dnia dzisiejszego się ta sytuacja przedstawia? Tak się składa, że co rok biorę udział, teraz też akurat dosłownie w tych dniach, takiej konferencji, moim zdaniem znakomite, to jest przedsięwzięcie organizowane przez profesora Kamińskiego z Georgetown University. Odzyskując zapomnianą historię, tak się to po angielsku nazywa, to są spotkania z autorami podręczników i wydawcami podręczników akademickich, głównie w Stanach Zjednoczonych i w Europie Zachodniej, to trwa już chyba 12 lat, w których polscy historycy próbują tłumaczyć autorom i wydawcom, jakie stereotypy i jakie straszne błędy i jakie straszne luki ich podręczniki zawierają. I poprawki są stopniowo wprowadzane. Ale główny schemat jest nie do ruszenia, bo akurat na jutro przygotowuję recenzję kolejnego podręcznika Historii Europy wydanego w Stanach Zjednoczonych. Ten schemat jest taki, historii Europy. Jest oczywiście w ostatnich 300 latach. Jest Francja, z której wynika wielka rewolucja francuska. Potem coś tam się dzieje w Europie, no są jakieś ważne wydarzenia, jednoczą się Niemcy i Włochy. A potem jest Rosja i wielka rewolucja rosyjska. Trochę groźna, ale trochę wspaniała, trochę imponująca, postępowa generalnie. I tej Rosji towarzyszy coś, czego nie było w 17 czy w 20 roku w wykształceniu elit zachodnich. Ogromny podziw kulturowy. Rosja to jest kraj wielkiej kultury. Rosja to jest kraj Czajkowskiego, Tołstoja, Strawińskiego, Czechowa. Te nazwiska padają jako swego rodzaju nawet wyrzut pod adresem zachodniego czytelnika. Czytałeś? Jak nie czytałeś, to nie jesteś kulturalnym człowiekiem. I to jest prawda, bo to są wielkie dzieła kultury. Zgadza się. Ale to tylko XIX-wieczne? Właściwie tak. To jest jednak ten rdzeń XIX-wieczny. No to już dla bardziej wąskiej elity. Eisenstein, prawda, czy twórcy XX-wiecznej kultury sowieckiej, Sołżenicyn. Dlaczego to przypominam? Dlatego, że te rzeczywiście bardzo ważne osiągnięcia kultury rosyjskiej końca XIX i początku XX wieku stały się niesłychanie skutecznym argumentem wspierającym tę mapę mentalną elit zachodnich, że w Europie no jest ta stara Europa, ale właściwie nawet w tych podręcznikach do historii Europy, które czytam w ostatnich latach, bardzo niewiele jest o kulturze angielskiej, niemieckiej, francuskiej w XX wieku czy w XIX wieku. Rosja tylko jest ważna, bo jest nowa, jest wspaniała, jest troszkę od nas różna, więc trochę tak wygląda, jakby w kulturze europejskiej w ostatnich 200 latach była tylko kultura rosyjska czymś ciekawym. Rzecz jasna nie ma żadnej wzmianki o tym, że jest jakaś kultura między Rosją a Niemcami. I mówię o tym dlatego, żeby przypomnieć niesłychanie charakterystyczny artykuł, jaki ukazał się w najpoważniejszym, można powiedzieć, dodatku kulturalnym ukazującym się w Europie, Sunday Times, Literary Supplement, czyli taki no, literacki dodatek do angielskiego Timesa, gdzie na przyjęcie Polski, Czech, Węgier i Słowacji do Unii Europejskiej w maju roku 2004 ukazał się ogromny esej amerykańskiego historyka z Los Angeles, w
którym ubolewał on, że przyjęto te kraje do Unii Europejskiej, ponieważ oznacza to odsunięcie Rosji. I używał tego głównie argumentu. Przecież te kraje nic nie dały kulturowo Zachodowi. A Rosja dała i tu wymienia Czajkowski, Tołstoj, Dostojewski. No i... A Chopin to jasny. Otóż to właśnie, czy ten pan słyszał o Chopinie, o Dworzaku, o Bartoku, o Szymanowskim? Akurat szczęśliwie ci kompozytorzy nie wymagają tłumaczenia, bo w ogóle muzyka nie wymaga tłumaczenia, bo no, trudniej, prawda, poznać Mickiewicza, czy no, choćby nawet Kunderę, chociaż on jest tłumaczony na francuski, bo no, najlepiej znać język oryginalny, prawda? A na Zachodzie, jeśli jakikolwiek język ze wschodniej Europy się poznaje, to tylko rosyjski, prawda? I to utrwala ten stereotyp, że jest tylko kultura rosyjska. I to jest niesłychanie ważny argument dla kogo? Dla Władimira Putina. Przecież nie bez znaczenia była ta oprawa otwarcia Igrzysk Olimpijskich w Soczi, która była wielkim peanem, zasłużonym peanem jak najbardziej. Ja nie mam nic przeciwko chwaleniu kultury rosyjskiej, bo ją także podziwiam. Tylko że ja też znam troszkę kulturę polską i kulturę innych narodów, które Rosja podbijała, prawda? Otóż to, że Rosja odwołuje się wprost do tego argumentu kulturowego, dodaje jej bardzo dużej siły przekonywania, perswazji i tego kompleksu winy w elitach zachodnich, kompleksu winy, który był po I wojnie światowej wyłącznie w stosunku do Niemiec, bo na tym polegała filozofia epismentu, nazwijmy to tak, w elitach zachodnich, że elity te uważały, że coś przesadziliśmy z tym ukaraniem Niemiec po I wojnie światowej. Jak to? Daliśmy tych cywilizowanych Niemców pod panowanie jakichś barbarzyńców z Polski? Tam na Śląsku, tam na Pomorzu, no z trudem uratowaliśmy Gdańsk przed tymi barbarzyńcami z Polski. Ale przecież to właśnie ten wspaniały kulturalny naród niemiecki może cierpieć przez Polaków. I otóż teraz w XX wieku, w szczególności już od II wojny światowej, doszło do tego to poczucie kompleksu winy wobec Rosji. No jak to? Rosjanie walczyli za nas, to jest ten skrót Armia Czerwona, kiedy walczy z Hitlerem, to są Rosjanie. Kiedy natomiast morduje, prawda, NKWD Polaków w Katyniu, to już nie są Rosjanie, to jest sowiecki aparat zbrodni. Ale zostawmy to. A więc skoro Rosjanie mają tak ogromne zasługi dla uratowania nas przed hitleryzmem, przed nazizmem, przed antysemityzmem, w tym polskim na pierwszym miejscu, to jednocześnie, jeśli dodamy do tego podziw dla kultury rosyjskiej wspaniałej, no to i tu pojawia się ogromnie ważne zjawisko w ostatnich 20 latach. Kompleks winy za wygraną zimną wojnę. No to może źle, żeśmy wygrali zimną wojnę. Przecież Rosja nie mogła przegrać, przecież była takim wspaniałym przeciwnikiem, takim kulturalnym. I właściwie powinniśmy jakoś wynagrodzić jej tę przegraną w zimnej wojnie. Więc jak Rosja sobie życzy utrzymanie wpływów w Europie Wschodniej, to dajmy jej to, bo przecież tam w tej Europie Wschodniej właśnie nic nie ma wartościowego. Nie kojarzymy tego z niczym. Otóż jak to można odwrócić? No po prostu bardzo wytrwałą pracą kulturową. To, że już istnieje 25 lat ta mapa, która ukształtowała się po 89 roku, gdzie rzadziej już utożsamia się Polskę z Rosją, gdzie jednak pojawiła się na przykład Ukraina, Białoruś, no, niezależnie od tego, co jest treścią wypełniającą te kraje, to one są już osobno na mapie. To jest bardzo ważne. A w dodatku te 25 lat nie jest całkiem zmarnowane przez nas. Oczywiście zmarnowaliśmy bardzo dużo z tego czasu, ale na przykład, ponieważ lubię muzykę klasyczną, to obserwuję tę stronę, można powiedzieć, kultury szczególnie uważnie. I pod tym względem dzisiaj mogę powiedzieć, że nazwiska wymienione tutaj przeze mnie, nie tylko Chopina, bo ten był zawsze znany, ale Chopina jako Polaka, nikt już dzisiaj nie powie Chopin Francuz, poza Francuzami. Na całym świecie jest identyfikowany tylko z Polską. Ale Szymanowski, Karłowicz, Lutosławski stali się znakami czytelnymi dla elit, oczywiście dla elit kulturalnych Zachodu, ale elity są bardzo ważne. To nie jest tak, że musi trafić pod strzechy od razu Lutosławski czy Szymanowski, ale ważne, że jest grany na stałe w filharmonii w Londynie, w Glasgow, w Edynburgu, w Nowym Jorku, że płyty z ich muzyką się pojawiają. Mamy łatwiej dostarczać argumentu kulturowego, że nie jest tak, że na wschód od Bacha jest tylko Czajkowski. A poza tym możemy tłumaczyć
to oczywiście wymaga większej pracy, że to, że pojawił się Strawiński czy Szostakowicz w kulturze rosyjskiej, jest wynikiem brutalnego imperializmu rosyjskiego. Bo Strawiński był prawnukiem ostatniego kasztelana nowogrodzkiego, oczywiście związanego także z rodziną zamachowców na króla Stanisława Augusta Poniatowskiego w czasie Konfederacji Baskiej. Tak, tak, no ale Strawińscy brali w tym udział na pewno. Czyli krótko mówiąc, polska rodzina szlachecka, a Szostakowicza dziadek walczył przecież w powstaniu listopadowym, prawda? I też, no, krótko mówiąc, imperialny nacisk, który dyktował prawo, zgodnie z którym w małżeństwach mieszanych zawsze trzeba było przyjąć wyznanie prawosławne, czyli jak Rosjanin żenił się, czy prawda, Rosjanka z Polakiem, to trzeba było zawsze przyjąć wiarę, no, strony rosyjskiej, czyli prawosławną. I przyjeżdżało się do Krakowa, żeby nie zrobić tego. No ale jak się mieszkało na przykład w Symbirsku, to trudniej było przyjechać do Krakowa. Kto mieszkał, prawda, w Wilnie, mógł to zrobić, ale niektórzy mieszkali dalej. Więc to tylko przypominam jako pewnego rodzaju anegdotę, ale że i to trzeba pokazywać, że jest zjawisko imperializmu, imperializmu rosyjskiego, nie sowieckiego tylko, które jest podłożem pewnych sukcesów kulturowych i trzeba to jakby odsłaniać, trzeba to pokazywać. No to jest, krótko mówiąc, materiał na wiele filmów fabularnych, na wiele materiałów dokumentalnych, które by stopniowo przedstawiały prawdę o kulturze naszego regionu, nie tylko polskiej, ale ukraińskiej, litewskiej, białoruskiej, oczywiście czeskiej, rumuńskiej. Na koniec tylko powiem a propos tych konferencji podręcznikowych, które wydają mi się tak ważne. My się tam upominamy o Polskę i przemycamy te polskie kwestie, ale tam nie ma ani słowa o Czechach, o Węgrzech, że są w ogóle takie kraje ze swoją kulturą. Ja się zawsze staram o to też upominać, no ale to woła o pomstę do nieba. Dlaczego cały ten region jest pomijany? Otóż my dzielimy los całego regionu pod tym względem, jako czarna dziura, jako Nibylandia, która jest zamieszkiwana przez króla Ubu. Za chwilę Państwu oddam głos, a ja sobie pozwolę zadać ostatnie pytanie. Później będziemy przydzielali mikrofon i zadawali kolejne pytania panu profesorowi. Ale pan profesor w swojej publicystyce ostatnich miesięcy, czy już nawet lat, wskazuje na to, że Ukraina została zdradzona przez Zachód w tym konflikcie z Rosją. Gdzie Rosja oczywiście jest przebrana, nie występuje jako Rosja, choć chyba to przebranie już widzą nawet politycy Zachodu. Tylko że Ukraina ani sojuszami nie jest związana z Zachodem, a poza tym te granice, które Ukraina ma, ustanawiali Sowieci, tak? To nie są granice ustanawiane przez Zachód, tak jak Wilsonowska doktryna wskazywała po pierwszej wojnie. I czy Ukraina jest częścią Zachodu kulturową? No nawet sam Huntington, życzliwy dla Zachodu i dla Ukrainy poniekąd też, no miał wątpliwości. Chciałbym, żeby pan profesor nakreślił nam to uzasadnienie. Czy i dlaczego Zachód zdradził Ukrainę? No tu akurat sprawa jest niesłychanie prosta, dająca się wygrać przed każdym uczciwym sądem. Zachód złamał konkretnie dwa państwa, Stany Zjednoczone i Wielka Brytania, złamały umowę międzynarodową, którą podpisały z udziałem Ukrainy w 1994 roku. To jest czysty przypadek zdrady. Przypomnę, ta umowa dotyczyła przekazania przez Ukrainę broni nuklearnej, którą dysponowała Ukraina, w zamian za gwarancje udzielone przez Rosję, Stany Zjednoczone i Wielką Brytanię. Gwarancje nienaruszalności granic. Otóż tu jest sprawa niezwykle prosta, bo tutaj konkretnie chodziło o nienaruszalność granic. No a ta została, klauzula akurat w oczywisty sposób podeptana, skoro Rosja oficjalnie ogłosiła przyłączenie Krymu do siebie. Ale jako wolnej republiki. Nie, bardzo przepraszam. Krym jest częścią Federacji Rosyjskiej zgodnie z prawem Federacji Rosyjskiej od kilkunastu już miesięcy. A status wewnątrz Federacji Rosyjskiej może być różny. Republika Kałmucka też jest wolna wewnątrz Federacji Rosyjskiej. Więc myślę, że tu mamy
czysty przypadek zdrady, oczywistej złoty. Tak, nawet powiedziałbym, no, jeszcze czystszy niż jakikolwiek wcześniejszy. Bo Wielka Brytania na przykład w 1939 powoływała się na to, czy później Churchill w 1944, że myśmy gwarantowali Polsce nie granice, myśmy jej gwarantowali niepodległość. Nie gwarantowaliśmy granic. Rzeczywiście, Polska nie miała umowy z Wielką Brytanią, która by mówiła o nienaruszalności granic. Oczywiście był to cyniczny wybieg, ale tutaj nie da się zastosować w stosunku do Ukrainy nawet takiego cynicznego wybiegu, ponieważ jest mowa o nienaruszalności granic w umowie genewskiej z 1994 roku. Drugi aspekt jest tej kwestii związany z... Przepraszam, może pan przypomni, bo nie chcę jakby w kolejnych dygresjach się ubiegać. To było w kontekście Ukrainy jako części Zachodu, tak? Czy... A, tak, oczywiście. Otóż można przyjąć stanowisko, zgodnie z którym granice cywilizacyjne są stałe, nienaruszalne. Gdybyśmy przyjęli takie stanowisko konsekwentnie, to nie powstałaby żadna cywilizacja. Bo przecież czy w roku 966 Polska należała do cywilizacji łacińskiej? Przepraszam, polany wodą Chrztu Świętego został Mieszko i jego wojowie, ale czy to od razu z Polski uczyniło kraj cywilizacji łacińskiej? No trzeba było pracy kulturowej, która trwała troszkę, prawda? 50, 100 lat, może 250, trudno to zmierzyć, ale tego się nie da osiągnąć od razu. A czy Lwów stał się miastem cywilizacji łacińskiej od razu, kiedy założył go Daniel Halicki, czcząc tym imieniem swojego syna Lwa? No chyba nie od razu można tak powiedzieć. A czy fakt, że Kijów jest jedynym miastem na świecie, w którym znajduje się pomnik prawa magdeburskiego, które przyszło tam na początku XVI wieku, o 250 lat później niż do Krakowa, prawda, czy do Poznania, ale przez Polskę z Magdeburga, jest symbolem aspiracji tego miasta od XIX wieku, bo wtedy stanął ten pomnik na początku XIX wieku, aspiracji tego miasta do nazywania się europejskim. I czy powiemy w takim razie, że nie, ta granica tak daleko przecież nie sięga. Może Lwów, tak, europejski, ale Kijów już nie. Ale skoro oni sobie zbudowali ten pomnik prawa magdeburskiego, deklarując, jakaś część przecież mieszkańców tego miasta, że chciałaby przynależeć do Europy, to czy my mamy im powiedzieć, że nigdy nie będziecie należeli do tej wspólnoty? Otóż granice cywilizacji, kultur się przemieszczają. Przemieszczają się wskutek pracy kulturowej, nie podboju tylko militarnego, bo ten nie zmienia granic cywilizacyjnych, ale pracy kulturowej. I tak jak, można powiedzieć, komunizm wykonuje swoją, w cudzysłowie, pracę kulturową, niszczącą cywilizację i przesuwa granice cywilizacji, to jest właśnie linia pomników Lenina, którą to linię Ukraińcy troszkę cofnęli teraz na wschód i z tego, myślę, można się tylko cieszyć. Czy to, że pojawiają się, no chyba te pomniki jednak nie przesuwają się na wschód, ale zostają na zachodzie Ukrainy. Pomniki Bandery nie może być dla nas powodem do niepokoju i do oceny tej wartości kulturowej, która tworzy się na Ukrainie. Oczywiście, że jest i może być, ale no nie ma od razu bytów idealnych. My albo przyjmiemy założenie, że chcemy, żeby Ukraina stopniowo, za jakiś czas, przez wysiłek kulturowy, w którym my mamy prawo brać udział, a nawet moim zdaniem obowiązek, przesuwała się w stronę Zachodu, czy też powinniśmy uznać, że nigdy więcej, że Ukraina jest po stronie wschodniej i zostawiamy ją tam, gdzie była w momencie, kiedy powstawała Ruś Kijowska, czyli w innym troszkę kręgu cywilizacyjnym. I jest jeszcze jedno pytanie, które trzeba sobie postawić, głębsze. Wczoraj miałem okazję do prowadzenia, oczywiście w bardzo spokojny sposób, takiego sporu z panem profesorem Janem Żarynem w radio. Pan profesor Żaryn stanął na stanowisku wiernym filozofii Feliksa Konecznego. Są granice cywilizacji, one są nieprzekraczalne. A ja pozwoliłem sobie, chociaż bardzo szanuję Konecznego przede wszystkim jako historyka, mniej jako historiozofa,
bo Konieczny był najlepszym historykiem Rosji, myślę, średniowiecznej. Otóż pozwoliłem sobie użyć innego argumentu. Czy święty Jan Paweł II zgodziłby się z taką perspektywą? Otóż jeżeli identyfikujemy siebie na pierwszym miejscu jako chrześcijanie, a nie jako Europejczycy, a taką identyfikację jako chrześcijanina uważam za dużo ważniejszą od identyfikacji jako Europejczyka czy człowieka Zachodu, to nie ma dla nas granicy. Po prostu mamy obowiązek misji. Misji, która przekracza granice. Tym obowiązkiem zostaliśmy obciążeni, jeżeli można tak powiedzieć, wraz z chrztem. I albo przyjmiemy ten obowiązek, do którego podjęcia tak nas namawiał Jan Paweł II, tak wobec Europy Zachodniej, żeby ją odrodzić w duchu chrztu, jak i Europy Wschodniej, co tylokrotnie podkreślał Jan Paweł II, albo podejmiemy to zadanie, o którym mówił kardynał Wyszyński, umierając w maju 81 roku, kiedy w ostatnim słowie do biskupów skupionych wokół jego łóżka skierowanym mówił, że cały wschód jest do podbicia przez nas. Takiego sformułowania użył. Cały wschód jest do podbicia. Nie miał na myśli kawałka Ukrainy, kawałka Białorusi czy Litwy, która jest oczywiście, należy do kręgu łacińskiego. Ale mówił cały wschód i miał na myśli podbój dla chrześcijaństwa, także Rosji, zateizowanej wtedy Rosji. Otóż myślę, że to są pytania, które warto sobie stawiać. Czy ma nas trzymać ta realistyczna linia cywilizacji, która się nie rusza, która na zawsze nas odseparuje od naszych sąsiadów? Czy mamy zakładać, że dość jest w nas i w chrześcijaństwie siły, żeby w nas jako narzędzia chrześcijaństwa, żeby te granice przesuwać? Ta zapowiedź ekspansji polskiej, oczywiście na płaszczyźnie kulturalnej, nakłada też na nas obowiązki i zadania, ale to może na innym spotkaniu. Natomiast chciałbym teraz oddać głos Państwu. Niech Pan się odzie. Nie, nie, ja chętnie postoję, wygodniej mi się stoi. Przekazywał mikrofon, aby wszystko było słychać. Bardzo proszę. Chciałem zapytać o Lloyda George'a. Troszkę głośniej, żeby słyszeli. Chciałem zapytać o Lloyda George'a. Pan profesor wymienił takie nie najchudniejsze cechy tego pana. Chciałem zapytać, czy do tego nie można byłoby dodać, czy nie byłoby to może najbardziej istotne, to znaczy syjonizm, co ewidentnie sugeruje Douglas Reed na przykład w swojej książce Kontrowersje Syjonu i tych innych, przez które został, że tak powiem, zdjęty z półek z księgarni i zniknął. Co zostało zdjęte? On, jego książki. Bardzo dziękuję. Pan zapytał o jeszcze jeden aspekt związany z polityczną działalnością czy nastawieniem premiera Lloyd George'a, a mianowicie jego sympatię dla syjonizmu. To rzeczywiście, przypomnijmy, rząd Lloyd George'a, a konkretnie sekretarz Foreign Office, czyli Lord Arthur Balfour, jeden z głównych bohaterów mojej książki, bardzo ciekawa postać, może nawet jeszcze ciekawsza od Lloyd George'a, był autorem deklaracji przyznającej prawo do budowy domu, tak to się nazywało, dla narodu żydowskiego w Palestynie, co zapoczątkowało historię nowożytną czy nowoczesną historię Izraela. Niewątpliwie Lloyd George popierał ten kierunek i niewątpliwie był także, przypomnijmy, oskarżany przez część na przykład prasy narodowo-demokratycznej, co fatalnie zresztą zaciążyło na stosunku Lloyd George'a do Polski, o uleganie żydowskiej kochance. Akurat kochanka, stała zresztą kochanka Lloyd George'a, on miał ich wiele wcześniej niestałych, ale ta, której był, można powiedzieć, wierny równolegle ze swoją małżonką, nie była pochodzenia żydowskiego. To była pomyłka, powiedziałbym.
No ale ten stereotyp jakoś utrwalił się w części prasy narodowo-demokratycznej i skwapliwie wrogowie polscy tłumaczyli te artykuły z prasy narodowo-demokratycznej. Zobacz, jak piszą o tobie ci wstrętni Polacy, zwłaszcza, że w Wielkiej Brytanii był to temat tabu, to znaczy o kochance Lloyd George'a, nie o żydowskim pochodzeniu, tylko w ogóle o kochance się nie mówiło. Mimo, że z nią się afiszował, jeździł na wszystkie konferencje zagraniczne z nią i ze swoją córką z małżeństwa legalnego. Otóż to jest na pewno aspekt ważny, choć nie wydaje mi się najważniejszy dla stosunku Lloyd George'a do Polski. Wydaje mi się, że inne mechanizmy tym sterowały. Natomiast bardzo ciekawie ten wątek stosunków polsko-żydowskich w tym czasie reprezentuje wspomniany Louis Neimier, czyli Bernstein Namierowski. To niesłychanie ciekawa historia. Zachęcam Państwa do sięgnięcia do tej książki także, żeby tę historię poznać. Człowiek, który wytyczył linię Kerzona, a który był no, dziedzicem, można powiedzieć, bogatej naprawdę fortuny żydowskich kupców, którzy się spolonizowali. Jego ojciec, kiedy zorientował się, że syn stał się wrogiem Polski, wydziedziczył całkowicie syna i umarł niepogodzony z synem, co było oczywiście wielką tragedią rodzinną. Ojciec Neimiera pozostał do końca wierny polskości, którą wybrał jego ojciec, czyli dziadek Neimiera, prawda? Ochrzcił się. Czyli trzeba jemu postawić pomnik. No nie wiem, czy pomnik, ale był dobrym Polakiem, to na pewno. Był dobrym Polakiem, jak nie jeden z Żydów, którzy wybrali polskość wtedy. A Neimier wtedy rzeczywiście zwalczał polskość i to zwalczał no, w sposób niezwykle perfidny. Opisuję tutaj rozmowę, jaką odbył z nim, ponieważ wiedziano w kołach politycznych polskich w 19 roku, że jest to chociaż niski rangą, to niesłychanie wpływowy urzędnik Foreign Office. Więc sam premier Paderewski zdecydował się z nim spotkać w Paryżu, żeby zapytać, no ale czego on chce, żeby zaspokoić go, żeby przestał atakować Polskę. I wtedy Neimier, który oczywiście podtrzymywał żądanie pełnej autonomii Żydów wewnątrz państwa polskiego, jakby osobnego państwa żydowskiego w państwie polskim, ale generalnie nie chciał w ogóle jakiejkolwiek państwowości polskiej, można powiedzieć, Neimier, to był jego cel, wyraził bardzo szczególny argument w stosunku do Paderewskiego, kiedy ten powiedział, że przecież damy Żydom równouprawnienie, możliwość pełnego rozwoju kulturowego, na co Neimier powiedział, to jeżeli tak, to szukajcie innego języka dla siebie, bo za chwilę wskutek naszej prężności demograficznej większość w Polsce będzie mówiła w naszym języku, czyli widzisz, a zwłaszcza w dziedzinie kulturowej zgnieciemy was całkowicie. Więc do tego rodzaju no, bezczelności posuwał się młodziutki wtedy 27-letni urzędnik Foreign Office w rozmowie z najbardziej znanym na świecie Polakiem, bo Paderewski nie tylko był premierem, ale był, no, można powiedzieć, mega gwiazdą ówczesnej sceny medialnej, tak bym powiedział, światowej. Więc jakby te wątki żydowskie pojawiają się tutaj, ale nie stanowią głównego tematu, bo nie były też głównym moim zdaniem. Czy Dmowski się mylił w swoich obawach? Czy to jednak są koła żydowskie też przeciwne? Nie, Dmowski się nie mylił w swoich obawach co do tego, że koła żydowskie robiły bardzo wiele, żeby Polsce zaszkodzić. Próbował to stopować. To są też bardzo ciekawe materiały, o nich akurat w tej książce nie piszę. Szymon Askenazy jako wysłannik Piłsudskiego do Paryża. Są bardzo ciekawe listy Askenazego do Piłsudskiego relacjonujące na przykład jego rozmowy z Rothschildami, które miały złagodzić stanowisko domu Rothschildów, no bo jednak on odgrywał kierowniczą rolę w każdym razie we Francji i w Wielkiej Brytanii w stosunku do Polski. Bardzo ciekawy wątek, ale on tutaj jest poboczny. Głównie Żydzi amerykańscy wtedy bardzo starali się Polsce zaszkodzić. Ale to akurat nie ma związku z tym tematem, ponieważ ci Żydzi, którzy starali się wtedy Polsce zaszkodzić, nie byli szczególnymi sympatykami Lenina, nie byli szczególnymi sympatykami Rosji. To są jakby troszkę dwie różne historie, które rozgrywają się jednocześnie. Ja opisuję tylko jedną z nich. Ale odpowiadając na pana pytanie, Dmowski nie mylił się całkiem. Dmowski się nie mylił, mówi Andrzej Nowak, tak? Nie w każdej dziedzinie się mylił, tak. Bardzo proszę, kto jeszcze z Państwa chce zadać pytanie? Tutaj. Proszę. Pruszyński, Aleksander Pruszyński. Chciałem panu oferować moją książkę o Białorusi. Bardzo dziękuję. Miałem smutne spotkanie z panem Giedroyciem.
pewnej chwili on mówi, ten profesor z Kulu chce, żeby Polska promieniowała kulturą na wschód. Ja zacząłem się zastanawiać, gdzie ja jestem. Ale teraz mówił pan o wpływie Polski. Polacy mają jedną cholerną wadę, brak zdolności reklamowania tego, co mają. Pan prawdopodobnie słyszał, że w Petersburgu jest 100 tablic pamiątkowych różnych Polaków w różnych dziedzinach kultury, techniki i tak dalej Polaków. No i tak dalej. Mówimy o naszych bohaterach wojskowych, ale nie mówimy o naszych bohaterach techniki i tak dalej, i tak dalej. I stale propaganda, którą spotykamy, jest uniżenie pozycji Polski, kultury w całym szerokim znaczeniu. I to jest coś, co moim zdaniem trzeba w końcu zacząć zwalczać. Dziękuję i przepraszam za takie wypowiedzi. Nie, bardzo dziękuję. Myślę, że to bardzo ważny temat. Przypominanie naszego wkładu w technikę, w naukę. To jest rzeczywiście strasznie zaniedbane. Na szczęście jest kilku, znaczy większa grupa, ale w Warszawie, historyków, którzy próbują to jakby przypomnieć oczywiście na gruncie naukowym. Wiem, że to nie o to panu chodzi, tylko o popularyzację masową, o filmy na przykład, ale chcę powiedzieć, że teraz ukazał się czwarty tom takiej historii zbiorowej XIX wieku pod moją redakcją, gdzie po raz pierwszy bardzo obszernie zrelacjonowany jest w osobnym rozdziale na 250 stron wkład Polaków w XIX wieku w technikę światową. No bo to są setki nazwisk naprawdę pierwszorzędnych dla bardzo różnych dyscyplin technicznych. Otóż to jest ogromne zadanie do wykonania przez nas, żebyśmy się tym mogli pochwalić. A Pruszyński przez ukreskowane... Oczywiście, Pruszyński, Promyk, jasne. Nie, to jego syn. Ja wiem, ale jego syn, który ruchome obrazki zaczął produkować, filmy. Czyli filmy, tak jest. Kamera. Więc mamy bardzo wielu ludzi, którymi możemy się pochwalić w różnych dziedzinach. No ale to jest właśnie jedno z tych zadań do wykonania w ramach przezwyciężania naszego lenistwa i niecierpliwości. Bardzo proszę, tam pan z końca sali cierpliwie czeka. Proszę, bo wszyscy słyszeli. Chcę panu dać moją książkę o stosunkach polsko-żydowskich. Przeczytałem taką informację, że Lloyd George między innymi dlatego popierał bolszewików, ponieważ uważał, że bolszewizm cofnie Rosję cywilizacyjnie, albo przynajmniej zahamuje jej rozwój ekonomiczny i gospodarczy. Przy tym potencjale, który Rosja ma, podobno uważał to za realne zagrożenie i dlatego uważał, że ten bolszewizm warto wspierać. Czy pan chce coś na ten temat? Bardzo dziękuję. Znaczy Lloyd George na pewno takiego stanowiska nie zajmował. Jeszcze raz powtórzę, że według mnie kluczem do jego stosunku do Rosji nie były jakiekolwiek sympatie czy antypatie, była ignorancja, totalna ignorancja w tym zakresie. Lord Curzon, który po Balfourze został kierownikiem Foreign Office, czyli jakby ministrem spraw zagranicznych, ten zajmował takie stanowisko, o którym pan mówi, to znaczy bał się Rosji jako takiej, jej potęgi, nie bolszewików, tylko każdej Rosji. Uważał, że Rosja będzie niebezpiecznym rywalem dla Imperium Brytyjskiego w Azji i dlatego Lord Curzon, wbrew właśnie tej nazwie linii Curzona, która z nim się łączy, nie był zwolennikiem ustępstw na rzecz Rosji. On przeciwnie był jedynym właściwie w rządzie brytyjskim wówczas obok Churchilla, paradoksalnie. Churchill odgrywał bardzo pozytywną rolę wtedy, w 20 roku, tylko niewiele mógł. Chciał pomagać Polsce, powiem za chwilę dlaczego. Curzon właśnie z powodu obaw przed Rosją chciał pomagać Polsce. Lloyd George całkowicie go zdominował i nie pozwolił mu realizować tej polityki. Lloyd George kompletnie nie brał pod uwagę Rosji jako jakiegoś realnego bytu. To było jego wyobrażenie, że to jest imperium, z którym musimy współpracować. On ani nie chciał Rosji szkodzić, ani nie chciał jej pomagać. Chciał tylko, żeby Rosja z powrotem zajęła swoje miejsce w koncercie mocarstw, tam, gdzie to miejsce jest, czyli w całej wschodniej Europie, bo we wschodniej Europie Wielka Brytania nie ma żadnych interesów, więc tam jest miejsce dla Rosji.
Natomiast Churchill, jeszcze tylko dodam, dlaczego no, gorąco apelował wtedy o pomoc dla Polski i nic z tego oczywiście nie wynikło, ponieważ był całkowicie zdominowany przez Lloyd George'a. Dlatego, że Churchill jako jedyny w rządzie brytyjskim zrozumiał istotę bolszewickiego zagrożenia. Churchill rozumiał, że komunizm jest czymś zupełnie nowym, bolszewizm, że Rosja może nie była taka groźna, ale komunizm w połączeniu z siłą Rosji jest śmiertelnie niebezpieczny dla Zachodu i dlatego konsekwentnie popierał walkę z bolszewikami i uważał w 20 roku, że Polska jest ostatnim frontem walki przeciwko bolszewikom, trzeba Polsce pomóc. Dlaczego nie zdołał pomóc? Proszę sięgnąć do tej książki. Czy ktoś z Państwa? Bardzo proszę. Jeszcze tutaj pan. Tak, i tam jeszcze z tyłu i tutaj pan. To może zbiorę trzy pytania. Pan profesor wspomniał o potencjalnym zalewie przez islam Polski. Europy. No i tym samym Polski. Co jest faktem w Polsce na przykład. Prawo szariatu istnieje w ośrodku odosobnienia, gdzie w Polsce pod Warszawą, gdzie wprowadzili go Czeczeni. To już jest ostatni news wczorajszy. A przy okazji pan tak w superlatach wypowiada się o kulturze rosyjskiej. A czy to prawda, że Cywica została zapożyczona od Bułgarów? Okay. No to króciutko odpowiem, że cyrylice, jak wiadomo, jako język pisany stworzył Cyryl Aleksander, czyli jeden z braci apostołów do słowiańszczyzny, a zaczynał to apostolstwo właśnie na południu, czyli tam, gdzie była najbardziej rozwinięta kulturowo część słowiańszczyzny, w Bułgarii, no bo wtedy Bułgaria była daleko z przodu w stosunku do nas, którzy siedzieliśmy w lesie, że tak powiem, w tym okresie czasu, czyli w IX wieku po Chrystusie. Ale to cyrylica nie jest zapożyczona z języka bułgarskiego, tylko oczywiście z greki, która no, była głównym językiem cywilizacji wtedy. Ale Rosjanie się do tego nie przyznają. A no tak, tak, nie, ale przyszła stamtąd oczywiście, to ma pan rację, że nie Rosjanie, znaczy nie w Rosji czy na terenie Rusi została wymyślona, tylko na południu, na Bałkanach przez Cyryla, brata Metodego. Bardzo proszę, tam tak, pytanie. Tak, podamy mikrofon dalej, zbierzemy kilka pytań. Tam z tyłu, przepraszam, zgłaszał się ktoś. Ja powtórzę pytanie, gdybyście Państwo tu byli zaniepokojeni, że nie słychać. Proszę mówić. Moim zdaniem właśnie na przełomie 1919 i 1920 roku ten kina nie należało wspierać. Tutaj Polacy dobrze zrobili, że siedzieli cicho, ale czy po bitwie nad Niemnem nie należało wesprzeć już nowego przywódcy Brandera w razie ewentualnego zwycięstwa białych? To czy Rosja nie byłaby zbyt słaba, żeby zagrozić Polsce? Bardzo dziękuję. Pan zadał pytanie o stosunek Polski do Białej Rosji, że Biała Rosja oczywiście nie godziła się na granice satysfakcjonujące dla Polski, ale była, no, jak wiemy to ex post, mniejszym przecież zagrożeniem cywilizacyjnym niż Rosja bolszewicka, a poza tym dodaje pan uwagę, że w roku 1920, kiedy ta Biała Rosja skurczyła się do Krymu tylko, i generała Wrangla, który był najrozsądniejszym, naprawdę najmądrzejszym przywódcą sił Białej Rosji, gotowym na bardzo wiele reform, no zresztą nieszczęścia, klęski uczą często mądrych rzeczy. Może wtedy należało, czyli po bitwie nad Niemnem, już po tej ostatecznej, decydującej o zwycięstwie polskim w 20 roku bitwie, po bitwie warszawskiej, należało pomóc Białej Rosji. Odpowiem krótko. Proszę sięgnąć do tej książki. Ostatni rozdział mówi wyłącznie o tym. Duży, obszerny rozdział, ponad 50 stron, mówi o tym, czy odpowiada na to pytanie, czy Piłsudski ocalił bolszewizm, czy Piłsudski zdradził Rosję, zdradził Europę, zdradził świat, nie udzielając tej pomocy Białej Rosji w roku 19 najpierw. To jest historia bardziej znana, o której rzecz jasna, nie ja pierwszy pisałem, tajne rokowania wysłanników Piłsudskiego
z Marchlewskim w Białowieży i Mikaszewiczach, które wstrzymały na chwilę działania wojenne na froncie polsko-bolszewickim w 19 roku. I zupełnie nieznana historia, którą przewidział literacko niejako, nie mając żadnego dostępu do źródeł, Józef Mackiewicz w swojej kapitalnej książce. Otóż to jest historia z września właśnie 20 roku, kiedy tajny wysłannik, tym razem nie bezpośrednio Piłsudskiego, ale Paderewskiego, przepraszam, Daszyńskiego, bardzo przepraszam, wicepremiera w rządzie obrony Polski wtedy, spotkał się z wysłannikiem bolszewików w Berlinie, żeby uzgodnić no właśnie jak najszybszy pokój z bolszewikami, by ci mogli rozprawić się z Wranglem. Tę historię opisuję i stawiam pytania z tym związane, takie jak pan. Najkrócej je streszczając, powiem tak, społeczeństwo polskie w całości, no, czy w 99% może tak powiedzmy, było absolutnie przeciwko dalszej wojnie z bolszewikami. Żeby prowadzić tę wojnę po wrześniu 20 roku, musiałby Józef Piłsudski być Leninem w Polsce, to znaczy musiałby mieć władzę totalitarną, nawet nie autorytarną, ponieważ wszystkie partie, narodowi demokraci, socjaliści, ludowcy, były absolutnie za natychmiastowym pokojem. Powód był prosty. Zmęczenie wojną, sześcioletnią wojną i całkowite wyczerpanie gospodarcze państwa. Drugi argument, bo to można powiedzieć, to był ten sam argument, który może wysunąć Lloyd George na swoją obronę, prawda? Społeczeństwo brytyjskie też nie chciało wojny. Różnica polega na tym, że Polska nie miała rzeczywiście sił żadnych ekonomicznych, które pozwoliłyby jej kontynuować wojnę. Natomiast od Wielkiej Brytanii w roku 1920 nikt nie oczekiwał wysłania armii, nikt nie oczekiwał wysłania dywizji całych, narażania angielskich obywateli na utratę życia. Natomiast Anglia zrobiła wszystko, żeby Polskę dobić w roku 20. Polska nie zrobiła niczego, żeby dobić Białą Rosję ani w roku 19, ani tym bardziej w roku 20. I w istocie sam generał Wrangel w swoich wspomnieniach nie ma pretensji do Polski, bo opisuje tę sytuację, on doskonale ją rozumie, że Polska podjęła walkę z bolszewikami w 20 roku, to w ogóle pozwoliło mu przetrwać jeszcze parę miesięcy. I sam Wrangel się zresztą za to zrewanżował. O tym zapominamy, a to jest powód do wdzięczności Białej Rosji, naszej w 20 roku. Nie wiadomo, jakby było w sierpniu 20 roku, gdyby nie to, że w czerwcu, a zwłaszcza w lipcu, Wrangel podjął ofensywę przeciwko, żeby wyjść z Krymu, wydobyć się z tego kotła krymskiego. Co to spowodowało? Decyzję Politbiura z frontu południowo-zachodniego, tego, który szedł na Lwów, musimy połowę sił przeznaczyć na zwalczanie Wrangla. I zabrakło tych sił, żeby zdobyć Lwów. My o tym nie pamiętamy, ale to był skutek akcji Wrangla. Także mamy my z kolei swoje powody do jednak wdzięczności do żołnierzy Wrangla latem 20 roku. Oni walczyli o swoje, oni nie mieli pretensji do Polski, oni chcieli poszerzyć swoje szanse na przetrwanie, skorzystali z tego, że Polska walczy z bolszewikami na całego wtedy. No niestety nie udało się. Akurat w stosunku do Wrangla nie mieliśmy żadnych zobowiązań traktatowych czy sojuszniczych. To być może ostatnie pytanie, tutaj, ale, ale nie ostatni akcent naszego spotkania. A ja będę się kiedy z panem spotkać, pysk, pysk. W środę jestem na uniwersytecie, w środę zawsze. Tu, w Instytucie Historii. Dziękuję panu profesorowi za świetny wykład. Chciałem podziękować za to, co usłyszałem, bo o wielu faktach nie wiedziałem, ale chciałem tylko przypomnieć o takiej postaci jak generał Rommel, który był we Francji w 19 roku i w 20 i ogromną, on był szefem komisji, która dokonywała zakupu broni, mundurów, obuwia i tak dalej, i tak dalej. Przecież nasza armia nie była w ogóle przygotowana do mundurowania. Ale nie pamiętamy o jednym sojuszniku. Gdyby nie pomoc Węgier w postaci amunicji, kilka wagonów amunicji przysłali latem 20 roku, to nasi żołnierze nie mieliby czym strzelać pod Warszawą.
Trzeba też pamiętać, że jednak Węgrzy dotrzymali, znaczy bardzo nam pomogli w tym decydującym momencie przed bitwą warszawską. Dziękuję. Tablica jest na placu Piłsudskiego. Tak, dziękuję bardzo. Tak jak tutaj pan Pruszyński przypomina, to akurat zostało przypomniane tablicą, niedawno zresztą odsłoniętą, prawda? I warto też przypomnieć, że Węgrzy deklarowali daleko większą pomoc wtedy, 30 tysięcy kawalerii, znaczy takiego oddziału kawalerii bardzo ważnego, na co nie zgodziła się Ententa, Zachód się nie zgodził, a przede wszystkim nie zgodził się kraj, no, który trzeba wymienić w tym kontekście, kraj, który prowadził absolutnie najbardziej podłą politykę wobec Polski, Czechosłowacja, prezydenta Masaryka. Pisze o tym dużo, o wypowiedziach prezydenta Masaryka w stosunku do Polski i o totalnej blokadzie, jaką zarządził w stosunku do Polski. Żaden transport broni z południa już w lipcu, nic z Węgier nie mogło przejść, nie było na to możliwości, bo przez Czechosłowację niczego nie można było przesłać do Polski. No ale część, pojedyncze jednak osoby Węgrów brały udział. A nie, no to no, oczywiście, że brali, tak, ale na masową skalę nie dało się pomagać z południa, bo ten korek czeski to blokował, świadomie blokował, strasznie głupio blokował, ponieważ Masaryk uważał, że ze strony bolszewików nic Czechosłowacji nie grozi. I w tym czasie cytuję korespondencję Lenina ze Stalinem, który był komisarzem frontu południowo zachodniego, że oczywiście po zdobyciu Galicji idziemy na Czechosłowację, potem na Węgry, potem na Rumunię, a potem na Włochy. No to jest na razie koniec, prawda? Ale dla frontu południowo-zachodniego, bo front zachodni idzie na Berlin, do Niemiec. Także no tę krótkowzroczną i wyjątkowo perfidną politykę Pragi trzeba niewątpliwie docenić w cudzysłowie wtedy, co też jest tutaj opisane. Jest to ostatnie spotkanie w tym miejscu, ponieważ księgarnia Gazety Polskiej przenosi się i, drodzy Państwo, za chwilę się rozejdziecie do domów pewnie z książkami, z autografami od pana profesora. Książki wylądują na półkach, nie wiadomo, czy wszyscy przeczytają. A pan profesor wzywał tymczasem do pracy kulturowej, no bo do Władywostoku jest kawał ziemi do ucywilizowania. Ale wśród nas, myślę, jest na pewno jedna osoba, która tę pracę kulturową wykonuje. Mimo wielu trudności, nikt z nas chyba nie wie, jak wiele sił wkłada, aby innowacyjnie, aby z rozmachem i regularnie, co się na prawicy rzadko zdarza, przygotowywać dobre spotkania, jednoczyć ludzi wokół jakichś spraw, idei i treści. I myślę, że oprócz pana profesora Nowaka, który jest bohaterem dzisiejszego spotkania i autorem książki, warto też podziękować bohaterce i autorce tych spotkań, pani Katarzynie Dereń, dla której mamy... mamy kwiaty i mamy też taki dyplom podpisany przez nas tu zebranych. Ja tego nazwiska pierwszego członu dobrze nie wypowiem, więc Katarzynie Dereń na pomyślność w przyszłej księgarni wdzięczni czytelnicy. I tutaj dziesiątki podpisów, aby zabrała pani też... Przepraszam bardzo. Aby zabrała pani też kawałek ducha swojej księgarni, żeby ta praca, ten siew szedł z panią dalej i aby udało się stworzyć tak wspaniałe miejsce, bo to pani jest duszą tego miejsca, a nie ściany. Raz jeszcze dziękujemy bardzo.